Witajcie. Słuchajcie, po ilości lamp motocyklowych, jakie robimy ostatnio, widać, że przygotowania do sezonu idą pełną parą. Jeszcze pewnie z 2 tygodnie i motocykle wyjadą na ulicę, chociaż jak mawia mój brat, że sezon cały rok trwa. I faktycznie nawet zimą, czy w deszczu jesienią, jeździ to nie tylko w koło komina, tylko wyznacza sobie jakieś tam trasy. Także nie znam drugiej takiej osoby jak on. Wracając do lamp. Kolejne lampy Suzuki, które zostały przerobione na Full LEDy. Czyli zwykłe lampy żarówkowe. Takie, gdzie tutaj była żarówka H4 i duże srebrne lustro, i tak samo z drugiej strony była żarówka H4 z dużym srebrnym lustrem, postojówki po bokach. W tej chwili mamy wnętrze czarny mat i dwa projektory, dokładnie, dobrze słyszycie. Dwa projektory bilet, także każda z tych soczewek pełni dwie funkcje. Zarówno światła krótkie, czyli mijania, jak i drogowe, długie, tak? Czyli jeżeli żebyście mnie dobrze zrozumieli, zarówno jedne, jak i drugie światła będziemy mieli z dwóch źródeł, z tych dwóch soczewek, co sprawia, że właściwie drogę mamy oświetloną jak z samochodu. No i oczywiście górna półka to nie jest żarówka, to nie jest ksenon, to jest projektor bilet. I wiele już testów robiłem. Nie będę się teraz wymądrzał i opowiadał o wyższości tego. Wiele testów takich robiłem, porównań zwykłych soczewek czy soczewek ksenonowych, Big Xenon, w porównaniu z takim biledem. Oczywiście projektory biledowe naprawdę wypadają dużo lepiej. Podłączenie, regulacja, sterowanie takiej lampy po przeróbce jest wszystko zachowane, czyli zobaczcie, dwie niezależne soczewki i każdą z tych soczewek w tych miejscach sobie regulujemy, ustawiamy, tak samo drugą, także każda z nich jest w pełni regulowana. I w dowolnej chwili można sobie to ustawienie skorygować, czyli unieść wyżej, czy obniżyć, czy skręcić ją bardziej w lewo, czy w prawo. W każdym kierunku ta regulacja działa. Podłączenie pod starą instalację, podpinamy i wszystko działa. Tu zostają takie dwa moduły, których nie zmieściliśmy w lampie, a są konieczne do prawidłowego działania. Raz samego bileda, a dwa, żeby nie wyświetlało żadnych błędów, nie migotało. Thank you.